Mówi się Jacek Sobala, witam Państwa. Jest wtorek, 2 listopada, 20.27 minęła. Jesteśmy na żywo. Umówmy się, że jutro dzień można zacząć całkiem przyjemnie, od pysznej kawusi na przykład i lektury najnowszego tygodnika, najnowszego numeru tygodnika Gazeta Polska. Znajdą nas Państwo po okładce, na której jest takich dobrze znanych i kojarzonych przez wszystkich dwóch dżentelmenów. W tym najnowszym wydaniu tygodnika właśnie szczególnie polecamy ten temat okładkowy. Pan redaktor Grzegorz Wierzchołowski się tym tematem zajął. Ludzie z partii Tuska na liście płac Putina, kto naprawdę zadaje się z Moskwą? Po niedawnym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z szefową Frontu Narodowego Marine Le Pen z ust polityków PO posypały się oskarżenia wobec PiS o kontakty z partiami wspierającymi Moskwę. Jak sprawdziła Gazeta Polska, to jednak w dużej mierze politycy związani z Europejską Partią Ludową, której przewodzi Donald Tusk, wspierają interesy Rosji lub wręcz są na liście płac Kremla i o tym pisze właśnie Grzegorz Wierzchołowski. Poza tym w numerze o ustawie o obronie ojczyzny Polska będzie miała 300 tysięcy żołnierzy w czasie pokoju, z czego 50 tysięcy będą stanowiły Wojska Obrony Terytorialnej. Ogromne pieniądze zostaną przeznaczone na zakupy uzbrojenia, szkolenie rezerwistów, atrakcyjniejsze płace oraz cyberbezpieczeństwo. W 5-milionowej Finlandii w wojsku było w pewnym momencie 7% obywateli. U nas, gdy kończyły się rządy PO i PSL, wskaźnik ten wynosił 0,27% i był jednym z najniższych w Europie, a przecież wiemy, z kim graniczymy i kto może mieć wobec nas agresywne zamiary, tak mówi Gazecie Polskiej profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej szczegółów znajdą Państwo w analizie Piotra Lisiewicza. Jaka będzie polityczna przyszłość PSL-u? O tym też piszemy. W Polskim Stronnictwie Ludowym trwają wybory w regionach. W większości z nich nie ma mowy o głębszych zmianach. A PSL zamierza kontynuować kurs wyznaczony w 2015 roku przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na razie jednak partia dołuje w sondażach, a jedyne wzmocnienie, jakie przewiduje, to jest Jarosław Gowin. To może już nie wystarczyć na prześlizgnięcie się przez próg wyborczy. Dlatego liderzy PSL walczą o start opozycji w dwóch blokach. Więcej na ten temat w tekście Jacka Liźniewicza. Grzegorz Broński pisze o sędziach pokoju. Mają być lekarstwem na jedną z największych przypadłości wymiaru sprawiedliwości, czyli przewlekłość. Chodzi o sędziów pokoju orzekających chociażby w sprawie przestępstw mniejszego kalibru, które stanowią znaczącą część postępowań w polskich sądach. W Kancelarii Prezydenta opracowano m.in. warunki stawiane kandydatom, a także sposób ich wyboru. To jest projekt, który nie powinien wzbudzać politycznych kontrowersji. Tak podkreślił w rozmowie z Grzegorzem Brońskim przewodniczący zespołu profesor Piotr Kruszyński. No i jeszcze o zimnej wojnie NATO-Rosja. Władze Rosji zamroziły oficjalne kontakty z NATO. Wcześniej Sojusz wyrzucił z rosyjskiego przedstawicielstwa przy swojej kwaterze głównej 8 szpiegów. Stosunki między NATO i Rosją są obecnie w najgorszym punkcie od zakończenia zimnej wojny. Przyznaje to sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg i odsyłam tutaj zainteresowanych do tekstu Antoniego Rybczyńskiego. Nowy tygodnik, Gazeta Polska od jutra w kioskach. Putin i Tusk na okładce. Łatwo nas zlokalizować. Proszę Państwa, najpierw pan Bodnar powiedział, że Polacy brali udział w Holokauście. Później przepraszał za te słowa. Teraz pan Bodnar powiedział tak. Polska kultura prawna i przemiany po 1989 roku zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. Na tym opierało się konstruowanie w Polsce nowoczesnego państwa prawa, mechanizmów ochrony praw człowieka i demokracji. Na tym opieraliśmy naszą integrację europejską. Ale to powoduje po stronie mentora także szczególną odpowiedzialność. Jak w przypowieści z Małego Księcia, jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić. Uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie proszę. Ja wiem, że Państwo to znają na pamięć, ale nie zaszkodzi przypomnieć. Co powiedział były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar?
Dies sich aber auch eine besondere Verantwortung für den Mentor. Wie in dem Gleichnis aus Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Wenn man ein Tier zähmt, kann man es danach nicht mehr aussetzen. Ich meine die Verantwortung, die Situation in Polen ehrlich und damit auch kritisch zu bewerten. Ist die historische Erfahrung nicht nur eine bequeme Ausrede, um nichts zu sagen? Adam Bodnar, były polski rzecznik praw obywatelskich, ja to podkreślam, podczas uroczystości wręczenia nagrody Dialog Prize przyznawanej przez Federalny Związek Towarzystw Polsko-Niemieckich. Jako szczęśliwy młodszy brat korzystałem z rozmaitych lektur mojej starszej siostry i tego małego księcia, którego napisał Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry. Przeczytałem oczywiście w nieodpowiednim wieku, tak jak kilka takich lektur, do których potem wracałem, kiedy już byłem troszkę mądrzejszy i mogłem więcej z tego zrozumieć. Czy pan Bodnar przeczytał małego księcia? Tego nie wiem, ale powołuje się. Powołuje się na cytaty z Saint-Exupéry'ego. Okej. Czy pan Bodnar przeczytał raport Pileckiego na temat Auschwitz? No, tutaj postawię wszystkie pieniądze, jakie posiadam, że raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że rotmistrz Pilecki w tym raporcie pisze o Niemcach, pisze o tym, co zobaczył, co przeżył w tym obozie w Auschwitz. I pisze też o zwierzęcości, pisze o zwierzętach. Niech sobie każdy sam przeczyta, ja nie będę tutaj niczego ułatwiał. Są takie dokumenty, które po prostu, jak się jest Polakiem, to wypada znać. Mi się wydaje, że pan Bodnar, to obstawiam, że pan Bodnar tego raportu Pileckiego nigdy w życiu nie czytał. Gdyby czytał, to nie przyszłoby mu do głowy, żeby w kontekście Niemców w ten sposób operować taką metaforą dotyczącą zwierząt. Ponieważ to jest tak, proszę państwa, w polskim prawie, że nie można nikogo na siłę pozbawić obywatelstwa. To jest bodajże 46 artykuł. No to ja mogę tylko uprzejmie prosić pana byłego rzecznika, byłego polskiego rzecznika praw obywatelskich, żeby on się zrzekł tego obywatelstwa. To jest wtedy bardzo prosta ścieżka, jeden podpis prezydenta i wszystko jest załatwione. Dlaczego ja o to proszę pana Bodnara? Dlatego, że ja mam takie nieodparte wrażenie po tym, co pan Bodnar zrobił, że jemu ta polskość bardzo ciąży i strasznie go uwiera. Chciałbym pomóc, po prostu śpieszę z pomocą. Panie Bodnar, pan zrezygnuje z tego obywatelstwa. Ono do pana nie pasuje. Pan się z tym męczy. Po co to panu? Po jaką nagłą? Naprawdę. Te słowa, które pan wypowiedział, to jest zwykła podłość. To jest hańba, owszem. Ja się nie zapierzam, proszę zwrócić uwagę, nie ekscytuję się tym. Mnie to nie dziwi, ja jestem zaskoczony. Dlatego, że słyszeliśmy o tym, że polskość to nienormalność już od dawna. Nie ma żadnej granicy w tym, co oni są w stanie zrobić z Polską, z Polakami. Nie ma żadnej granicy. To jest dla nich jak bezkresny kosmos po prostu. Natomiast, ponieważ nie ma procedury w polskim prawie przewidzianej do tego, żeby pana tego obywatelstwa pozbawić, to ja mam serdeczną prośbę, żebyśmy się wszyscy dobrze czuli, a przede wszystkim pan jak najlepiej. Niech pan dobrowolnie z tego rezygnuje. Bardzo uprzejmie o to proszę. Minister obrony w rządzie Tuska, pan poseł Tomasz Siemoniak, który był dzisiaj gościem Polsat News, został zapytany o te słowa pana Bodnara i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan Tomasz Siemoniak, powiedział, że czytał Małego Księcia w dzieciństwie, a w dzisiejszych czasach
Za bardzo żyjemy cytatami. Ludzie takie rzeczy mówią. Jeden powie, że Polska jest pod okupacją brukselską, drugi coś innego. Państwa i narody to nie są zwierzątka. Trzeba bardzo uważać. Jestem zwolennikiem tezy, że debata w Polsce stała się tak dosłowna, iż każda przenośna, czy bardziej finezyjny żart stał się ryzykowny. Czyli to, co zrobił Bodnar, to był według pana Siemoniaka finezyjny żart. No to może krótki przegląd tych, którzy tego dowcipu nie zrozumieli. Bo ta wypowiedź Bodnara naprawdę wielu ludzi oburzyła, i to tak do żywego, nie tak jak mnie. Nie mogę się pogodzić z tym, że ci ludzie nie dorośli, żeby być polskimi politykami, ani w ogóle politykami. Są służalczy i ulewi, czują obowiązki, ale nie wobec Polski, a Europy. To jest przykre, tak powiedział na przykład Marek Jakubiak. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz napisała: sędzia jako obywatel RP też ma obowiązek obrony ojczyzny, więc w obronie mojej ojczyzny powiem, ten Adam Bodnar to brzydki, zdradziecki człowiek. Proszę zwrócić uwagę, no w ogóle tak nie mówiłem o panu Bodnarze, że brzydki. Z kolei Kazimierz Smoliński z PiS napisał na Twitterze: najpierw Nitras próbował opiłować Polaków z ich wiary, a teraz Bodnar chce opiłować ich z człowieczeństwa. Pan Ryszard Herbutowicz jest z nami. Kłaniam się, panie Ryszardzie. Słucham pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę państwa, to jest wypowiedź szalenie żenująca. Ja od kilkudziesięciu lat mam kontakty bezpośrednie z Niemcami na płaszczyźnie towarzyskiej, akademickiej. I muszę powiedzieć, z dużą delikatnością są prowadzone rozmowy na temat relacji polsko-niemieckich, ale tego rodzaju wypowiedzi, to one są, to są niesamowicie dramatyczne wypowiedzi, bo tą wypowiedź to jest wypowiedź przedstawiciela władz polskich. Rzecznik Praw Obywatelskich jest wysoko usytuowany w hierarchii. I taka wypowiedź jest żenująca, jest przerażająca dla mnie. Dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Nie dziwię się temu, że tak pan to odebrał. Dzisiaj o te słowa Bodnara został zapytany w TVP Info zlikwidować redaktor naczelny od wszystkiego Tomasz Sakiewicz. I Tomek powiedział tak. Jest pewna grupa ludzi, która ma tak silny kompleks podległości, niższości, że ci ludzie są w stanie powiedzieć: jesteśmy zwierzętami, interesujcie nas. Jak widać, dobrze z tego żyją. Ogółem wywołanie kompleksu niższości powoduje, że człowiek mniej walczy. Człowiek, który czuje się gorszy, nie ma ochoty walczyć o swoją godność, swoje prawa. Terapia niższości, którą od dawna stosowała wobec Polaków Gazeta Wyborcza, teraz jest u szczytu. Doszli do poziomu, o który chodziło. Mamy mniej praw, nam można dawać mniej praw w Unii Europejskiej. To wszystko ma swój cel polityczny i finansowy. Ten, kto poniża, chce ostatecznie zabrać wszystkie prawa, łącznie z finansami i życiem osobistym. Tak powiedział Sakiewicz. Moim zdaniem Tomek ma rację w tym sensie, że na przykład taka, na pewno państwo to pamiętają, odprawa naszych ambasadorów przy udziale ministra spraw zagranicznych Rosji Ławrowa. A coś niepojętego, ale to się wydarzyło. Proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, Francja, Dania, Hiszpania robi coś takiego. To jest niemożliwe. To jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Pan Zbigniew z Warszawy jest z nami. Kłania się pan Zbigniew. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Ja pierwsza taka osobiste pytanie. Pan zaczyna ten program i co pan pije w tym kubku? Kawę czy herbatę? Jeżeli można. Nie mogę zdradzić tego, dlatego że to jest product placement i czekam, aż zasponsoruje mnie. Rozumiem, dobra. Ja żartuję. Nie, dobra. Teraz tak. Panie Jacku, ja codziennie oglądam pana program i w jednym programie wcześniej było, że my to trochę za łagodnie podchodzimy do tej naszej granicy z Białorusią, prawda? I tam było, pan wspomniał, a ja bym to podtrzymał,
trochę postrzelać, ale nie z ostrej amunicji, przypuśćmy, a z gumowych kul. No, to by było na ten... Panie Zbigniewie, jeżeli mogę wpaść w słowo. Ja powiedziałem rzeczywiście, że moim zdaniem sytuacja jest taka, że trzeba zacząć strzelać, jeśli żołnierze się bronią. W jakim momencie to powiedziałem? Wtedy, kiedy ci żołnierze nasi zostali zaatakowani. Ja nie zgadzam się na to. Przepraszam państwa bardzo. Ja wiem, że to jest okrutne, co mówię, być może dla kogoś, ale ja nie zgadzam się na to, żeby polski żołnierz był bezbronny, żeby polski żołnierz wychodził z takiego starcia, tak jak tamtych dwóch ranny. Na całe szczęście tam się nic wielkiego nie stało, ale za chwilę to się może zmienić. Ja wtedy tak powiedziałem i to podtrzymuję. No. I dzisiaj oglądałem na info wiadomości i właśnie mniej więcej było rzucanie kamieniami i tak dalej w dalszym ciągu. I jeden tam samochód był lekko uszkodzony, ale na szczęście tego nic się nie stało. No i podjechała Białoruska chyba samochodami i zabrali ich z powrotem. No. Ale to moim zdaniem to się narasta. No, o to chodzi. A, to się rozkręca i to prostą drogą dąży do tego, że tam będą trupy i tyle, no bo na tym zależy i Putinowi, i Łukaszence. No. Bardzo uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie panie Zbigniewie. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, spójrzmy w smutnej prawdzie prosto w oczy. Skończył nam się czas pierwszej części. Krótka przerwa i za chwilę widzimy się znowu.